Hobbit to stworzenie bardzo podobne do Niemca. Utrzymuje idealny porządek i nie lubi niezapowiedzianych gości. Pewnego dnia czarodziej Gandalf zakłada na fejsie wydarzenie, a jako miejsce eventu podaje hobicią norę Bilba Bagginsa. Zjawia się 13 krasnoludów. Sądząc po zachowaniu przy stole, poziomie hałasu i skłonności do bitki, to Polacy. Albo Rosjanie. Cała piętnastka wyrusza na wyprawę w celu odzyskania krasnoludziego królestwa, zagarniętego lata temu przez smoka Smauga. Zawsze chciałem mieć smoka, są piękne, ale też, jak się okaże, śmiertelnie niebezpieczne. Hobbit to coś w rodzaju prequela Władcy Pierścieni. Na krótsze lub dłuższe chwile powrócili więc Ian McKellen, Hugo Weaving, Christopher Lee czy Kate Blanchett. Martin Freeman sprawdza się w roli Bilba Bagginsa bardzo dobrze. Film można oglądać w 2D, 3D z dubbingiem z napisami standardowo lub dwa razy płynniej w wersji 48 klatek na sekundę. Skomponuj swój zestaw. Ja widziałem Hobbita w 3D, jednym z najlepszych od czasu niedoścignionego pod tym względem Awatara i w tempie kontrowersyjnych 48 klatek na sekundę, o których mówi się, że przypominają południowoamerykańskie telenowele. I rzeczywiście, początek będzie bardzo trudny. Spędzicie co najmniej kilkanaście minut na przyzwyczajaniu się. Niektóre sceny walk na tym zyskują, krajobrazy też pięknie płyną, ale nie jest to trafiony eksperyment. Zwłaszcza w momentach, w których ruchy warg niekoniecznie zgrywają się z mową. No i to niemal nieustające poczucie, że oglądacie film na włączonym przewijaniu. Hobbita czytałem jakieś 10-15 lat temu. To była pierwsza książka, nad którą wielokrotnie zresztą przysypiałem. Z tej prawie 300-stronicowej książeczki ktoś postanowił zrobić 9 godzin filmu. Można tak zgadywać, skoro pierwsza część nieoczekiwanej trylogii trwa prawie 3 godziny. To oznacza, że na zekranizowanie jednej strony Peter Jackson poświęcił prawie 2 minuty. Tempo filmu jest więc zabójcze. Nuda bywa zabójcza. Gdyby tylko CNN miał 3-godzinne bloki reklamowe, reżyser mógłby sprzedać Hobbita jako prześliczną reklamę nowozelandzkiej turystyki. Krajobrazy zapierają dech w piersiach. Przygrywa do nich bardzo klimatyczna muzyka Howarda Shora. I to właśnie nowozelandzkie pola, pagórki i wzgórzyszcza są najbardziej emocjonującą częścią filmu. Hobbit. Niezwykła podróż. To taki Władca Pierścieni, którego postanowiono nakręcić, gdy do nakręcenia nie pozostał już żaden Władca Pierścieni. Jeżeli na dźwięk nazwiska Tolkien nogi miękną wam jak 12-latkom na widok Justina Biebera, nie możecie przegapić Hobbita. Jeżeli jednak nigdy nie przebieraliście się za postaci ze Śródziemia, Hobbita spokojnie możecie sobie darować.